sobotę w Gosaniu w gminie Stąporków miało miejsce nietypowe wydarzenie artystyczne. Powstała tam galeria na płocie, czyli wystawa malarska wywieszona na ogrodzeniach dwóch domostw. Inicjatywę w zeszłym roku rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Zainteresowanie było duże, więc artyści ponownie podjęli się zorganizowania tego wydarzenia. Galeria na płocie powstało w ubiegłym roku w warunkach takich pandemicznych. Nie było wydarzeń w kulturze w zasadzie prawie nic. I w odpowiedzi na te ciężkie warunki powstała galeria na płocie, czyli wystawa na świeżym powietrzu, gdzie każdy mógł zobaczyć z samochodu, na piechotę, na chłodnym powietrzu. Nie ograniczały nas przepisy wtedy dotyczące pandemii. Wystawę można było oglądać w godzinach od 11 do 17 w sobotę. Swoje obrazy wywiesiło pięcioro malarzy należących do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Elżbieta Nowak, Bronisława Ryś, Bolesław Jóźwik, Roman Konecki i Mirosław Madej. Dzieła były tworzone różnymi technikami i w różnych stylach artystycznych, więc było na czym zawiesić oko. Mimo silnego wiatru zainteresowanie było spore. Pojawili się nie tylko mieszkańcy wsi, ale też osoby spoza Gosania czy przejeżdżające obok. Galeria na płocie na pewno zagości w gminie Stąporków jeszcze nie raz.